Cieszynie na kilka dni zasłonięto niezadrukowaną częścią niepotrzebnych już banerów wyborczych i okolicznościowych 45 reklam znajdujących się na ogrodzeniu targowiska przy ulicy Katowickiej. To akcja cieszyńskiego magistratu. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, jak może wyglądać nasza przestrzeń bez tych wszystkich banerów, które tutaj wiszą. I że tak naprawdę nawet nie zwracamy na to uwagi, bo jak widzimy, część mieszkańców przechodzi, jest biało, nie zadają pytania, dlaczego jest biało, dlaczego jest to zasłonięte i tak dalej. Więc to też daje nam tyle do myślenia, że tych reklam jest tak dużo, że my już na nie nie reagujemy, więc ten efekt marketingowy, który miałby być przez te reklamy, on nie jest osiągnięty. Pomysł z przysłanianiem reklam pojawił się po opracowaniu wizualizacji. Zrobiliśmy takie wizualizacje, jak ile w danym miejscu jest kadru przesłoniętego przez reklamy. To były wizualizacje, które przyniosły taki bardzo duży, dobry odzew. Ludzie zaczęli zauważać, ile tego jest w przestrzeni miejskiej. No i postanowiliśmy zrobić to na żywo. Zasłanianie reklam tylko przy płocie targowiska zajęło cały dzień. Nie było żadnego problemu, wszyscy się zgodzili. No a przy okazji mamy tutaj, robimy taki porządek, bo się okazuje, że nie wszystkie reklamy tutaj wiszą zgodnie z umową. Ze względów logistycznych reklamy zostały przysłonięte tylko przy ulicy Katowickiej, ale takich miejsc, gdzie jest bardzo duże nagromadzenie reklam, jest w Cieszynie znacznie więcej. Najwięcej ich jest przede wszystkim przy skrzyżowaniach. To wynika z tego, że tam kierowcy zwalniają. No i po prostu wtedy reklamodawcy myślą, że te reklamy będą widoczne, ale ich jest tak dużo, że mieszkańcy mówią, że już nie są w stanie po prostu zobaczyć, co jest na tych reklamach. No i w takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi się przewija, jak na przykład tutaj jesteśmy na targowisku. Akcja banerowa ma związek z uchwałą krajobrazową, nad którą cały czas trwają prace. Będzie głosowana w tym roku jeszcze, albo w listopadzie, albo w grudniu. I od 1 stycznia ma wejść w życie ta uchwała. To będzie jedna z kilku uchwał w Polsce, które zostały już przygotowane na podstawie właśnie ustawy o ochronie przestrzeni i chcielibyśmy, żeby ta uchwała w Cieszynie zaczęła działać. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z przedsiębiorcami, jakie są ich oczekiwania, bo wiadomo, że każdy w jakiś sposób chce ten swój większy czy mniejszy biznes reklamować. Natomiast przy takiej ilości no nieosiągany jest ten efekt, bo my już tego nie zauważamy jako potencjalni klienci. Uchwała będzie wprowadzała regulacje dotyczące reklam znajdujących się w przestrzeni miejskiej. Będą przepisy, w jaki sposób będzie można w przestrzeni miejskiej sytuować reklamy, zarówno na działkach miejskich, ale też prywatnych. I te, które są istniejące, które na przykład nie będą zgodne z tymi przepisami, w ciągu wyznaczonych okresów przejściowych będą musiały no, po prostu zostać przekształcone, czyli albo będą musiały zostać zdjęte, albo powieszone w taki sposób, zostać zmienione po prostu, żeby były zgodne z tymi przepisami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.